Cześć! Witamy Was serdecznie. Z tej strony Chris Górski. A z tej Grzesiek Stasiuk. Zapraszamy Was do naszego świata nagrań, produkcji i aranżacji. No i dobrej zabawy, Chris. A to wszystko na setkę cyklicznie co tydzień, w każdą środę o 20. Będziemy rozmawiać o wszystkim, co dotyczy zagadnień związanych z tak mało znanym zajęciem, jakim jest produkowanie muzyki. A ponieważ zamierzamy prowadzić nasze spotkania na setkę, spodziewajcie się niespodziewanych sytuacji. Nawet my jeszcze nie wiemy, jak to się potoczy. Wiemy natomiast jedno, to nasza pasja i powołanie. I chcemy się tym z Wami podzielić. I nie zabraknie też gości. To prawda, Grzesiu? Co tydzień na setkę wymęczymy jednego delikwenta. Zadamy mu proste pytania i zmusimy do trudnych odpowiedzi. Będziemy gościć muzyków nie tylko sesyjnych. Trenerów niekoniecznie personalnych. Realizatorów nie tylko dźwiękowych. Coachów nie zawsze wokalnych. Artystów. Kompozytorów. Autorów. Producentów. Wokalistów. Muzyków. Muzyków już było, Grzesiu. A, no tak. I wielu innych. Pokażemy Wam świat produkcji z zupełnie innej strony. Pokażemy Wam nasz świat na setkę. Bądźcie z nami już w najbliższą środę. Startujemy o 20. To nie ja byłem mewą, to nie ja byłem drzewo, to nie ja, nie ja! Cześć! Idę po melodynę. 13 odcinek. Dzisiaj o śpiewaniu młodzi wokaliści, ani ja młody, ani wokalista, jak się okazało. No ale... Teraz wiemy, dlaczego produkujesz płyty. Tak, no już co, jakoś sobie trzeba w życiu radzić. Kochani, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Przyłączam się. Godzina 20, 13 odcinek. Młodzi wokaliści, jak pracować głosem. Ogłoszenia parafialne. No tak, Grzesiu, ja w sumie mam pytanie i w sumie powiedziałem Ci, że zadam Ci to pytanie, Ty zniknęłeś z kamery, więc pomyślałem, że się tak przestraszyłeś, że po prostu zdecydowałeś się opuścić odcinek. Ale no w takim razie go nie zadam, bo pomyślałem sobie, że się zestresujesz, więc słuchajcie, na wstępie chciałbym Wam powiedzieć, że oczywiście ten odcinek składa się z reguły z dwóch takich większych części. W pierwszej części my zadajemy pytania, a w drugiej wy oczywiście te pytania zadajecie, ale jeżeli chcecie być pierwszymi, no to możecie nimi być, ale jest pewien warunek. Trzeba wejść na patronite.pl łamane na setkę i tam mamy różne opcje. I te opcje dają Wam właśnie dostęp do zadawania pytań, a jest też taka opcja, od której, znaczy przy której możecie wejść co wtorek o 18 do naszego VIP-roomu, na którym rozmawiamy sobie. I uwaga, od tego tygodnia już zaczęliśmy zapraszać naszych gości, albowiem często jest tyle pytań, że decydujemy się i oczywiście to zawsze pytanie jest do naszych szanownych gości, czy zechcieliby zaszczycić nas ponownie na takim właśnie spotkaniu na VIP-roomie, więc jeżeli chcecie z tego skorzystać i już wtedy być online na wizji i móc z nami rozmawiać na żywo, to zapraszamy serdecznie najpierw na Patronite'a, a potem do grupy VIP. Tak jest, a patronami naszego odcinka w tym tygodniu są Chris, Paulina, Przemek, Damian, Wojciech, Jacek, Mateusz, Przemek, Tomasz i Michał. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Witamy nowych patronów w naszym gronie. Jest Was coraz więcej, więc już teraz skracamy, jedziemy po samych imionach. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie. Szybka ankieta dla naszych widzów. Kto jest stałym bywalcem, wciska jedyneczkę, a wszyscy nowi widzowie, którzy są u nas po raz pierwszy, wciskają dwójeczkę. Okay, ja wkładam jedynkę. Dawaj jedynkę. A ja Wam powiem tylko, że jeśli podoba Wam się nasz kanał, to łapka w górę, dzwoneczek, zasubskrybujcie kanał. I zapraszamy Was też do naszego profilu na Facebooku. Tak jest, a profil na Facebooku to jest no, nasza strona, grupa też taka otwarta, na której oczywiście dzielimy się tak również jak i na stronie tymi wszystkimi rzeczami z tygodnia na tydzień, tematami, co nadchodzi, co naszymi planami, zadajemy też pytania. Oczywiście Wy też możecie zadać nam pytania, zasugerować rzeczy, tak na przykład jakie tematy Was interesują, co Was nudziło, co możemy zmienić z odcinka na odcinek. Jest to bardzo dynamiczna formuła, a my jesteśmy bardzo dobrymi słuchaczami. No bo w sumie, Grzesiu, no od słuchania wiele zależy. I co jeszcze mamy? Ale Instagram, o, mamy jeszcze Instagram. Mamy jeszcze Instagrama, tak, no to wszyscy nas znajdziecie na Instagramie. Widzę wysyp dwójek, więc to jest, kochani, ten moment, że możecie zasubskrybować nasz kanał tam. Fajnie, tam bardzo serdecznie Was witamy. Super Was wszystkich tutaj mieć. 66 osób nas ogląda, to jakiś fajny chyba wynik dla nas. Dobry wynik. Ale też gość i temat nie byle jaki.
No tak, jednak to Adaś jest chyba, Adaś jest powodem tego wszystkiego. No przecież nie my, Grzesiu. No, dobrze. Słuchaj, to jest ten moment, przedstawiamy no, Adama? Chyba tak, bo to inaczej to zaraz rozejdzie się. Nigdy się nie wyrabiamy z czasem, zawsze ta godzina się okazuje za krótką, więc skracamy maksymalnie. Jedziemy. Kochani, dwa słowa o Adamie. Wokalista, muzyk i trener wokalny. Współpracuje m.in. z Universal Music Polska oraz The Voice Kids oraz The Voice Senior, gdzie udziela swojego głosu i towarzyszy uczestnikom podczas wszystkich etapów programu. Przez lata związany z Siena Gospel Chór oraz formacją Siena Singers. Adam realizuje treningi indywidualne, jak i warsztaty grupowe. Asystuje też przy dziesiątkach nagrań studyjnych, zarówno jako trener, jak i aranżer chórków i wokal wspierający. Jego głos możecie usłyszeć w piosenkach Wiki Gabor, Marcina Sujki, Ali Tracz, Carly Fernandez, Karol Szczurowskiej i wielu, wielu innych. Adam, zapraszamy Cię do nas. Cześć, Adaś. A nie słychać Cię, mikrofon włączony. Właśnie, ale już to zrobiłem przed chwilą, tak, już wiem. Siedzę sobie i mówię, no i co, kiedy to się zadzieje, że się pojawi? Już jestem, nie jestem, mówię, nie mówię, ale jestem, dobrze. Witam wszystkich serdecznie, bardzo mi miło być waszym gościem. No, mam nadzieję, że powiem coś mądrego, że komuś się to przyda. No i bawmy się dobrze. Dokładnie. Chris, pierwsze pytanie twoje, proszę bardzo. Adam, z reguły jak ktoś chce być sportowcem, to jednak chyba dla większości z nas oczywiste jest, że będzie miał trenera, prawda? Będzie szedł do kogoś, kto będzie mu pomagał w tym rozwoju i będzie mu wspierał go, pokazywał co robić, jak często. Czy uważasz, że w kontekście bycia wokalistą jest tak samo? Mówię o tym, co jest na rynku. Czy świadomość ludzi co do na przykład rozwijania swojego talentu jako wokalisty, który też w sumie jest swego rodzaju, no można być sportem, bo to używa pewnych mięśni, prawda, grup mięśniowych, i czy uważasz, że to jest tak samo rozpowszechnione, że ludzie wiedzą, że trzeba jednak mieć trenera, że trener jest potrzebny do tego? No myślę, że coraz bardziej ta świadomość jest obecna. To też jest taka jedna z rzeczy, która gdzieś tam przyszła do nas, tak jak to się mówi, ze zagranicy, co nie? To znaczy jakby, że jest to jednak dziedzina pracy z ciałem, forma sportu, nazwijmy to w ten sposób. Tak samo jak na instrumentach potrzeba osoby, która będzie obserwować, jak kładziemy te palce na pianinie, jak układamy rękę na gitarze i będzie jakby asystować w procesie coraz większego tam zaawansowania na danym instrumencie, to głos też jest takim instrumentem, z którym możemy zrobić dużo rzeczy złych i możemy sobie zrobić kuku, a możemy się nauczyć pewnych prawidłowych mechanizmów, jakby prawidłowej koordynacji tego instrumentu, i temu służy taki trening wokalny i taka praca. To jest bardzo podobnie jak ze zwykłym instrumentem typu gitara, pianino, czy z dziedzinami sportu. Jeżeli chcemy być dobrym baletmistrzem, to nie jest, jakby nie jesteśmy, mamy nawet, jeżeli mamy predyspozycje fizyczne, mamy sprawne ciało, to niekoniecznie będziemy baletmistrzami siedząc w domu i oglądając programy o balecie, nie? Raczej potrzeba oka kogoś takiego, kto się na tym zna. Okej, to w takim razie powiedz, od czego zacząć w ogóle pracę nad wokalem? Kiedy w ogóle, jak to się zaczyna? I w jakim wieku w ogóle? Znaczy tak, to też trzeba spojrzeć na taką rzecz, czym taki trener wokalny się zajmuje, bo pod hasłem, że nauka śpiewu, to kryje się dużo rzeczy. Ja na co dzień, jak pracuję na przykład indywidualnie, to co mnie najbardziej interesuje i po prostu kręci, to jest praca na rzecz uwolnienia i oswobodzenia głosu. Bo głos, który jest swobodny, jest po prostu jakimś tam głosem autentycznym, głosem, który daje jakąś prawdziwą ekspresję, a nie, że jest jakiś tam zmanipulowany, nałożone są na to jakieś maski, filtry i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście to jest jedna z rzeczy, ale wokalista, który przychodzi, musi mieć predyspozycję, nie? Jakby
Ja nie wierzę w takie stwierdzenie, że każdy może śpiewać, każdego można nauczyć śpiewać, każdego można nauczyć wydobywać dźwięki, to będzie w miarę w rytmie, w miarę czysto i tak dalej. Czyli ale Jurek Sztur nie miał racji. Co? Jurek Sztur nie miał racji, że śpiewać każdy może? Właśnie tu chcę dojść do tego ostatniego elementu, że na poziomie amatorskim każdego da się nauczyć śpiewać, ale żeby śpiewać na poziomie profesjonalnym, to zazwyczaj jest i talent, i praca. Nie ma czegoś takiego, że po prostu ciężko nauczyć muzykalności, czucia muzy, feelingu. To są rzeczy ciężko nauczalne, bardzo. Można pomóc temu, ale jednak z pustego Salomon nie naleje, więc predyspozycje, tak zwany talent, jest rzeczą istotną i tu nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast jeżeli ktoś ma fajny instrument, jest bardzo muzykalny, bardzo kreatywny, a do tego my mu ten instrument oswobodzimy, będzie mógł po prostu łatwiej się wyrażać, ten głos będzie działał swobodniej, to jest tylko na plus dla jego drogi artystycznej, ekspresji, dla jego śpiewania w ogóle. Mówisz o śpiewaniu profesjonalnym, śpiewaniu amatorskim. Gdzie jest ta granica? Czym to się różni? Kiedy można powiedzieć, że jestem profesjonalnym wokalistą? Od pierwszego wejścia na scenę? Jak to jest? Zresztą niektórzy różnie to ludzie definiują. Niektórzy mówią, że jak jesteś zawodowym wokalistą od momentu, od którego zaczynasz zarabiać na tym pieniądze. Są takie, słyszałem taki punkt widzenia i można się z tym zgodzić do pewnego stopnia. Można to też rozpatrywać w kwestiach umiejętności, doświadczenia, zaawansowania. Natomiast też jest tak z wokalem, to jest też ta różnica w stosunku do instrumentu, że zdarzają się sytuacje, że mamy osobę, która ma lat 12 czy 15, otwiera buzię, a tam się prawie wszystko zgadza. Mhm. Nie? I pytanie, czy ta osoba nie jest profesjonalnym wokalistą tylko dlatego, że ma mało lat i mało doświadczenia, ale ma taki talent, taki potencjał, że po prostu brzmi światowo, zawodowo. I to może być profesjonalny wokalista pod kątem frazowania, feelingu, może mieć po prostu świetny sound, świetny feeling i tak dalej. Brzmieć po prostu jak recording artist, nie? A z drugiej strony zawsze tam znajdą się jakieś rzeczy, które można dopracować technicznie rzecz biorąc, czyli zapewnić takiemu wokaliście swobodny głos, jakby prowadzić go w drodze do uzyskania tego swobodnego głosu, bo tylko na tym zyska. Na pewno nie straci, a raczej straci na takich maseczkach nakładanych na wokal, make-upach, filtrach, manipulacjach, które nie dość, że męczą głos, to do tego jeszcze odzierają nas z takiej autentyczności. Czyli te wszystkie rzeczy typu chcę brzmieć jak ktoś, tak. Mieć manierę jak ktoś i tak dalej, i tak dalej. I to nawet może być ciekawe, że ktoś w ogóle brzmi jak jakiś tam wokalista, a na dłuższą metę to nie jest interesujące, bo po co ci druga Beyoncé albo po co ci druga Ariana Grande? Już jest Ariana Grande i można mieć równie spektakularny głos, a jednak być kolejną ciekawą artystką, a nie próbować być Arianą Grande, nie? Wspomniałeś o dzieciach, które już świetnie śpiewają nierzadko, natomiast mnie zawsze ciekawiła jedna rzecz, co się dzieje z chłopakami, z chłopcami, którzy, jak wiemy, przechodzą mutacje. No i tak. Nie miałem okazji tego sprawdzić. Co się dzieje? Powiedzmy, że ktoś śpiewa bardzo dobrze w chórze chłopięcym, czy prawda? Tak. Ma świetną, długą karierę, potem przechodzi mutację. Czy zdarza się tak, że na przykład śpiewać już nie będzie potem? To zależy, bo rzeczywiście może być tak, to zależy od wielu czynników. Jakby tutaj nie ma, na żadne z tych pytań nie ma takiej prostej odpowiedzi. To znaczy może być tak, że ktoś był na przykład pięknym sopranem śpiewającym Whitney Houston w oryginalnych tonacjach i dla niego to nie było ani wysoko, ani jakieś szczególnie trudne, bo miał jako mały głos dziecięcy, króciutkie struny głosowe, malutkie, mały trakt głosowy i łatwo się śpiewało wysoko. A potem przychodzi mutacja, no i ta mutacja może być nagła i skokowa, że w ogóle człowiek ma wrażenie, jakby mu wyjęli głos i wstawili inny. Tak. I to jest szok. I to jest szok nie tylko, że instrument się bardzo zmienia, że bardzo te struny głosowe rosną, krtań rośnie, trakt głosowy, my rośniemy, jako całe ciało nasze rośnie,
i to jest bardzo skokowe u chłopaków często, takie, że masz wrażenie, że w ogóle jest inny głos. I teraz to ma tą konsekwencję, że trzeba zaakceptować, że nie masz już skrzypiec, tylko na przykład masz kontrabas i już nie zagrasz partii skrzypiec. I koniec, kropka. Forget it w ogóle, to nie? Dużo osób ma tą tendencję, na przykład jak ja miałem mutację, to też pamiętam, że do czasu mutacji śpiewałem sobie jakieś tam żeńskie partie i to było łatwe i przyjemne, a potem w trakcie mutacji, jako że lubiłem te piosenki i te wokalistki czy wokalistów, to dalej chciałem śpiewać tam, bardzo wysoko, nie szanując, nie rozumiejąc tego, że ten głos już zniknął i teraz jest inny głos i trzeba się odnaleźć w tym innym głosie, nie? Nie męczyć go, nie mordować, żeby tam po staremu coś, jakieś najwyższe dźwięki, tylko powoli, powoli, pokornie, z cierpliwością sobie ten głos budować i niestety faceci często mają tak, że muszą odszukać nowego siebie i swój nowy głos. To jest w ogóle jakby inna tożsamość, nie? Tak. Sopranik brzmi jak dziewczynka i nagle broda rośnie, głos się obniża, a przed chwilą śpiewałem Ariana Grande razem z nią, nie? Co teraz? Uśmiecham się, że mówisz o tej mutacji, bo o swojej mutacji, no bo ja wiem, jaką ty masz skalę i jakoś nie wyobrażam sobie, że nie zaśpiewałbyś partii żeńskiej czy wysokiej, nie? Nie, wiesz co, zaśpiewałbym w sensie wyciągnięcia tych dźwięków, prawdopodobnie, ale to nie jest ta dynamika. Ja, wiesz, jak znasz mój głos z pracy w studiu, jak jakieś chórki nagrywaliśmy czy coś takiego, to oczywiście zaśpiewam wysoko, ale to jest bardzo takie głowowo brzmiące. Czyli mój dźwięk, na przykład wysokie C, będzie średnicą dla wokalistki, która to zaśpiewa fajnie, brzmiąco, szerokim takim, nazwijmy to, miksem z takim pochodną takiego piersiowego brzmienia. Używam tutaj celowo takiej nomenklatury, żeby być zrozumianym przez słuchacza. A dla mnie to będzie jakiś na przykład szczyt mojej skali, gdzie ja po prostu brzmię bardzo jasno i owszem, wyciągnę te dźwięki. Pytanie o jakość tych dźwięków. I czy ta jasność i piskliwość głosu to jest to, czego szukamy na danej frazie, bo do chórków to jest fajne, to nie, że sobie dobarwimy od dołu do góry, nabudujemy tą ścianę głosów i im więcej, tym fajniej, bo to brzmi soczyściej, ale do śpiewania solo można po prostu śpiewać na zasadzie, wiesz, na przykład Justin Timberlake śpiewa Can't Stop the Feeling i śpiewa ten wysoki falset, nie? I to jest fajny smaczek, ale gdyby śpiewał w tym rejonie całą piosenkę, to by było nie do zniesienia. I tyle. Powiedz mi taka, ja się spotkałem z takie jedno to doświadczenie miałem z takim, w takim programie Śpiewaj i Walcz, gdzie no było bardzo dużo dzieci, bo to było głównie dla dzieci, czyli młodszych wokalistów. No i zastanawiałem się często, kto tutaj jest, wiesz, motywacją, czy samo dziecko, które śpiewa, czy rodzic. Trochę jak w tenisie, nie? Że moje dziecko musi wygrać Roland Garros. I też się zastanawiam właśnie, jak to u ciebie jest, jakie jest twoje doświadczenie, czy to jest głównie dziecko, czy miks tego, tych ambicji rodzica, bo czasami miałem wrażenie, że dziecko nie powinno się tam było znajdować, według mnie, jakby według mojej oceny jego głosu, a jednak rodzic był no, przekonany, że to jest następne, wiadomo. Oczywiście odpowiedź na to pytanie nie jest czarno-biała, bo żadna nie będzie czarno-biała, ale jest taka specyficzna sytuacja, że żyjemy w ogóle w takich czasach, że chcemy mieć szybki efekt, szybki rezultat. I oczekujemy od dziesięciolatki czy dwunastolatki, że ona pojedzie na ten konkurs, no i weźmie tą Beyoncé albo jakąś tam Katy Perry albo jakąś tam Adele i zaśpiewa po prostu jak stara w ogóle, jak dorosła, to nie? Wjeżdża i śpiewa w ogóle pełnym brzmieniem i tak dalej. I teraz zdarza się, że dwunastolatka czy dwunastolatek będzie mieć naprawdę duży głos, który brzmi bardzo dojrzale i w miarę tam można jeszcze myśleć o takim bardziej dużym repertuarze. Ale jest rzeczywiście bardzo często taka sytuacja, że wokaliści się młodzi dla efektu i akceptacji, że w ogóle mam
Bo wiecie, jadę na konkurs, muszę dostać wyróżnienie albo nagrodę, czyli ten certyfikat, że moje śpiewanie jest coś warte. To taki, Tak. mogę sobie powiesić na ścianie ten certyfikat z konkursu, że o, zdobyłem, to znaczy, że jestem lepszy niż ktoś tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to często się odbywa bez takiego myślenia długoterminowego i bez szacunku do własnego głosu. Czyli ja jestem gotów przekroczyć siebie, zrobić se kuku i docisnąć tam ten refren, żeby było mocno, głośno i dużo, żeby dostać tą nagrodę, ale za 10 lat będę mieć problemy z głosem, bo ten nawyk walenia na siłę tych wysokich dźwięków, on po prostu jest dla głosu jak równia pochyła. Czyli to nie jest tak, że nam się rozciągnie skala, bo będę śpiewać najtrudniejsze, największe piosenki. Jeżeli będę to robić siłowo, napięciowo, przekraczając siebie, to mi to w perspektywie kilku lat ten głos raczej pogorszy niż pomoże śpiewać. I mówię, tu nie ma reguły. Zdarzają się osoby, które w tym wieku mogą zaśpiewać trudny repertuar, a zdarzają się osoby, też sam widziałem nieraz, i to były rozmowy z rodzicami i z dzieciakami, że widać, że rodzice mają bardzo duże ciśnienie i dziecko po prostu jest zmęczone. Ze dwie, trzy takie osoby spotkałem, to nie jest reguła oczywiście, ale że dziecko po prostu totalnie ściśnięte, aż przykro się patrzy na to, no ale rodzice tam chcą efekt, wiesz, bo konkurs jest, bo za 2 tygodnie Zosia jest na konkursie i tutaj trzeba tą Miley Cyrus przygotować, wiesz, żeby ona zabrzmiała najlepiej jak stara, w ogóle dorosła wokalistka, jeszcze z przejściami życiowymi najlepiej, z chrypą i w ogóle nie wiadomo tak, czym. Tak, 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 z przepalonymi głosami. Tak, przepalonym głosem i tak dalej. Także no, zdarzają się takie sytuacje, to są smutne sytuacje, gdzie po prostu to dziecko troszeczkę jest, nie wiem, szuka jakiejś akceptacji, czy to u rodziców, czy to u kolegów i ten konkurs, wyróżnienie, nagroda jest tym certyfikatem potwierdzającym umiejętności, a w ogóle nie o to chodzi. Ja osobiście na przykład średnio jestem fanem konkursów i festiwali i w ogóle nie zajmuję się przygotowaniem do nich, bo to jest standardowo taka sytuacja, że działamy na krótki efekt. Za 3 tygodnie czy za 2 miesiące to, żeby tam rozciągnąć, żeby ten duży dźwięk mocny, żeby ona tam przywaliła i tak dalej. Mnie to w ogóle nie interesuje, ja się tym w ogóle nie zajmuję, tylko mnie interesuje taka długoterminowa praca nad głosem. To jest szczególnie istotne u osób młodych. Pokornie nie dawać sobie poprzeczki za wysoko, bo jeżeli będziemy notorycznie przekraczać nasz własny głos, to w pewnym momencie nabierzemy złych nawyków i ten głos będzie spadać po prostu po równi pochyłej i mamy 20 czy 25-latkę, która jest po prostu zaciśnięta i tak pracowała na to przez poprzednie 10 lat festiwali i konkursów. Oczywiście nie musi tak być, ale zdarzają się takie sytuacje. Grzesiu, coś na myśli? To na pewno, bo trochę mnie też zainspirowałeś do kolejnego pytania, bo chciałem cię zapytać, jakby, bo jest mnóstwo ludzi, która śpiewa, młodzieży szczególnie w tym wieku takim zaczynającym, która śpiewa po prostu w domu i sobie tam śpiewa i często właśnie robią sobie krzywdę nieświadomym jakby śpiewaniem. Moje pytanie jest takie, czego absolutnie nie powinni oni robić? Czego się wystrzegać? Tak, to ja też pamiętam ze swojej młodości takie coś, to nie, że puszczam sobie płytę ulubionego wokalisty czy ulubionej wokalistki i po prostu drę się na cały salon, póki jeszcze rodzice nie wrócili z pracy. Wiecie, o co chodzi. Bo to jest w ogóle... Bo zależy, co też nas tam kręci w młodym wieku. Musimy być na tym punkcie uważni, bo wiadomo, lubię tę muzykę, lubię tą piosenkę, lubię tą wokalistkę, więc sobie śpiewam, mam fan, jest super. Natomiast problem też jest taki, który jest bardzo powszechnym problemem w dzisiejszych czasach, że ludzie są oderwani od swojego ciała i takie dziecko se śpiewa dobra, ale co to i znaczy? Nie czuje, że sobie robi krzywdę. Co to znaczy oderwany od swojego ciała? Że śpiewa sobie piosenkę jakąś tam za dużą, za mocną w zły sposób i nie czuje, że robi sobie krzywdę. Mhm. Nie czuje, że sobie maltretuje ten głos, żeby tam wycisnąć, wyśpiewać. I to znaczy, że nie ma kontaktu ze swoim ciałem do końca i troszeczkę to jest jakby śpiewanie sztuka dla sztuki wydobywania dźwięków, a czynność, jakby ekspresja, że śpiewam, jestem ekspresyjny, opowiadam jakąś historię,
nie powinno się odbywać poprzez autoagresję. Jeżeli jestem autoagresywny dla swojego głosu, no to nie jest ekspresja, to nie są prawdziwe emocje, tylko to jest jakiś tam, no nie wiem, czemu to ma służyć, ale na pewno nie autentycznej ekspresji. Jeżeli to jest autoagresywne, to no to jest podstawowa rzecz, że czy ci jest wygodnie, czy ci jest takie pytania podstawowe, czy ci jest z tym dobrze, czy masz poczucie, że to jest jakby rodzaj przedłużenie twojej komunikacji, to nie? A nie sztuka dla sztuki wyciskam wyżej i wyżej, bo to jest, bo jest fan, nie? I czy możesz mówić na drugi dzień? Na przykład, tak, tak. No. Przypomnę wam, że za bardzo krótki w sumie, za krótką chwilę będziemy zadawać pytania wasze, więc śpieszcie się z pisaniem ich tutaj na czacie. A ja mam kolejne pytanie, trochę wychodzące z tego, o czym rozmawialiście teraz, bo tak naprawdę ostatnio przez ładne parę lat już się sypią historie bardzo znanych nazwisk, które przestają śpiewać, ze względu na to, jak śpiewały i często miały piękny głos, no ale skończyło się jak skończyło. No tak, tutaj oczywiście w takiej, to się zdarza raczej w skali takiej dużego przemysłu muzycznego, tak. Takiego międzynarodowego i to tak. Się składa na to wiele rzeczy. Również to, że taki wokalista o sławie międzynarodowej jest eksploatowany niewspółmiernie więcej niż na przykład wokalista, który będzie tylko na naszym lokalnym rynku, nie? Rozumiem. I on będzie mieć na przykład do zaśpiewania trasę koncertową, która ma 80 koncertów, gdzie pomiędzy tymi koncertami się jeździ autobusem, lata samolotem, się nie wysypia, wstaje się rano, wywiady, w każdym mieście pewnie jeszcze wywiad, tu, zamieszanie na maksa. Ciężko sobie to... Tak. I tak, tak, tak. I eksploatacja takiego wokalisty jest... To jest w ogóle nie do wyobrażenia w takiej jakby na skali, gdzie sobie... A, i to jest jeszcze ciekawa rzecz, że jak zaczynamy tak eksploatować mocno głos, to wtedy zaczynamy czuć, o kurde, wczoraj przycisnąłem, nie zaśpiewam tego koncertu dzisiaj. Albo jak zaśpiewam dzisiaj, to jutro przestanę mówić i trzeba będzie odwołać kolejny tydzień koncertów, a to są dla takiej dużej gwiazdy miliony dolarów i dla całej ekipy, która wokół tego tak, pracuje, tak. Nie? I to się oczywiście zdarzyło kilku wokalistkom, że tam jakieś guzki, utrata głosu, przerwanie trasy koncertowej. Jest to po prostu permanentne przekraczanie siebie i też troszeczkę takie oderwanie, że jednak śpiewam, robiąc sobie trochę kuku, nadużywając. I teraz, to są często bardzo dobrzy wokaliści, którzy robią małe błędy, ale te małe błędy przy tak dużej eksploatacji to już jest za dużo. Jak ktoś sobie śpiewa dwa razy w tygodniu w salonie, to może się drzeć i ten głos mu się tam jakoś pewnie mniej bardziej postawi na nogi, zwłaszcza jak jest młody i się szybko regeneruje. A i tam nie przejmie się za bardzo, jutro się wyśpię, a jutro nie pośpiewam. A to jeżeli to jest twój zawód i dzisiaj grasz koncert, jutro nagrywasz coś w studio, pojutrze przejeżdżasz, czy przelatujesz samolotem gdzieś tam, masz wywiad, musisz ustalić to, tamto, siamto, telefon, potem jest nowy koncert, potem jakieś tam próby, a to jest jakiś gościnny występ i tak dalej. Nie masz czasu na to, żeby zrobić sobie kuku i się zregenerować. O, to jest jakby problem. To te dwie rzeczy, bardzo duża eksploatacja, bardzo dużo na głowie i jakieś takie pewne niedoskonałości techniczne, ale też nie ma co ukrywać, że taki wokalista jak się sypie psychicznie, to się też tam zdarzało przecież w historii, jak się sypie psychicznie człowiek, to głos też cierpi na tym i to słychać po głosie, że człowiek się po prostu, coś jest nie tak, już jest jakieś tam podłamanie, załamanie, spadek energii, jest po prostu permanentne przemęczenie ciała, zużycie ciała i głos jest jedną z pierwszych rzeczy, która nam da znać o tym, że przegięliśmy i przekroczyliśmy siebie, swoje ciało. No, tak, to jest rzecz. Ja bym o coś weselszego cię zapytam teraz. Dobra, poczekaj. Dobrze. Dobra, wiem. Ty jesteś, pracujesz z Voice of Kids. Najmłodszy uczestnik, z jakim pracowałeś? Najmłodszy wokalista. Wiesz co, w KIDSie są osoby, regulaminem to jest ograniczone, że to jest od 8 roku życia do 15, czy
14, teraz już nie pamiętam, ale no to raczej te 8 lat to jest takie minimum, co Okej, okay, spotkaliśmy w KIS-cie. zdarzało Były takie osoby. poza programem zdarzało ci się młodszych? Nie, wiesz co, raczej ja mam w ogóle taką jakby procedurę na zajęcia indywidualne, że zawsze, i to niezależnie od tego, czy to jest osoba młoda, czy to jest osoba dorosła, bo to oczywiście rozmawiamy o młodych wokalistach, ale na co dzień też pracuję i ze starszymi, i młodszymi w różnym wieku. Natomiast zawsze mam taką procedurę, że mówię tak, ja zajmuję się tym i tym i tym, spotkajmy się na jedną lekcję, czy na dwie i sobie zobacz, czy to, co ty chcesz poprzez, mówiąc, że chcesz się uczyć śpiewu, to, co ja robię, czy to jest to, co ty chcesz. Czasem oczywiście ludzie nie wiedzą, czy to jest to i tak dalej, ale zawsze to jest taka rzecz, że się spotykamy na jedne zajęcia, czy na dwa zajęcia i sobie decydujemy. I ja też czasem decyduję. Też mi się zdarza, że i nie dlatego, że nie chcę, bo jestem taki w ogóle coś tam, tylko czasem widzę, że na przykład nie jestem dobrą osobą do pracy dla kogoś z jakiegoś powodu i to mogą być różne rzeczy. Na przykład hipotetycznie przychodzi na lekcję młodziutka dziewczyna, 12 lat, z mamą. I ona jest bardzo niepewna siebie, taka skryta. I ja jako wokalista pan jeszcze ją stresuję dodatkowo. Bo to jest, wiecie, ten wiek taki 12-13 lat, dojrzewanie i tak dalej, i tak dalej. I ja jeszcze bardziej nie mam dostępu do tej osoby bardzo często, bo ją stresuje to, że ona przebywa z jakimś panem. I na przykład dla osoby młodej bardzo często kobieta może być lepszym rozwiązaniem. Nauczyciel, który, wokalistka, nauczycielka, nie? Dlatego, że jest ta przedłużenie takiej matczyności w tym. I taka nauczycielka będzie mieć wtedy łatwiejszy dostęp do takiej osoby, która jest taka spięta, skryta i tak dalej, bo to się będzie kojarzyło z taką matczynością wtedy. Więc tu są różne czynniki, które decydują o tym, że podejmujemy współpracę albo nie podejmujemy. Albo na przykład ktoś bardziej widać, że chce po prostu pośpiewać piosenki, hobbystycznie się pobawić tym, a ja na przykład chcę bardziej szczegółowo podłubać. Ja mówię, słuchaj, ja się nie zajmuję umuzykalnianiem, że sobie pośpiewamy pioseneczki, będzie fajnie, la 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 i tak dalej, machając ręką na błędy i tak dalej. I teraz pytanie, czy ktoś, kto przychodzi, to chce pośpiewać bez jakichś tam konkretnego zagłębiania się w szczegóły, tak dla fanu, czy rzeczywiście chce ten swój głos gdzieś tam odkryć, poszukać go, popracować nad tym. I to jest w totalnej wolności. I to nie jest to, czego szukasz, spoko, nie ma problemu. A jeżeli ja widzę, że ktoś przyszedł nie po to, co ja robię, to też mówię, że słuchajcie, chyba to nie jest dobry pomysł, chyba nie jesteśmy dla siebie dobrze sparowani. O, tak to ujął. Super. Tutaj Mikołaj nam mówi, Grzesiu, że już lista jest pytań. Tak, dobrze. Świetnie, Mikołaju, zapraszamy do pokazania pierwszego pytania. Pedrinho, czy masz jakieś zasady co do rozpoznawania potencjału wokalistki, wokalisty, zarówno u dzieci, jak i dorosłych? Na co zwracasz szczególną uwagę na początku współpracy w tej kwestii? No wiadomo, że są takie podstawowe rzeczy, czyli że wokalista musi słyszeć, mieć takie muzyczne predyspozycje, to jest oczywiste. Natomiast dla mnie właśnie takim, kiedyś na to patrzyłem troszkę inaczej, ale przez pracę też taką szeroką ze znajomymi, z moimi przyjaciółmi, z którymi mam okazję się rozwijać jako nauczyciel, jako wokalista, to pozdrawiam Magdę i Kasię i drugą Magdę, to patrzę na to w taki sposób, że jeżeli widzę młodą osobę i widzę, że to jest swobodne, że ona się tym potrafi bawić, że jej ekspresja i dźwięki są pochodną w miarę swobodnego głosu, mniej bardziej, nie? To jest na przykład dla małej osoby, dla młodej osoby fajny znak, że jest jakiś tam fajny potencjał też. Że to nie jest tak, że przychodzi osoba, która jest totalnym kłębkiem zacisku i z tego żaden dźwięk, który można by nazwać czymś interesującym i ładnym, się nie wydobędzie. Z tego się wydobędzie tylko coś, że mi
słucham takiej osoby i ja współodczuwam z nią ten zacisk. Ja męczę się razem z tym, jak ta osoba walczy ze swoim ciałem. I może być tak, że taka osoba ma bardzo duże napięcia, a jest bardzo muzykalna i jest tam bardzo dużo pracy technicznej i pracy nad uwolnieniem ciała, uwolnieniem głosu, a jednocześnie jest niezwykle muzykalna i niezwykle fajnie frazuje, czyli jakoś tam sobie to wszystko poukłada, także nawet to brzmi ciekawie. Natomiast tych suwaków takich talentu jest bardzo dużo. To nie jest tylko jakaś taka, wiecie, od 1 do 10, tylko no, mamy kształcenie słuchu, ktoś świetnie będzie słyszeć harmonicznie, ktoś będzie na przykład mieć talent do improwizowania, będzie z rękawa sypał melodiami wymyślanymi do jakiejś tam harmonii, nigdy nie wypadnie z tonacji. I ktoś inny będzie mieć wielki głos, wielką skalę i będzie rodzajem jakiejś tam diwy. No, ciężko powiedzieć. Tu jest bardzo dużo takich drobnych elementów, które moglibyśmy opisać, które się składają na całościowy talent. Tego więcej, tego 3 na 5, tego 2 na 5, tego 5 na 5, w cudzysłowie oczywiście w uproszczeniu. Powiedziałbyś może, że to jest swego rodzaju instynkt, który po prostu, na który składa się bardzo wiele elementów, które ty podświadomie po prostu czujesz i nie musisz koniecznie ich nazwać. Tak, można tak powiedzieć, że na predyspozycję i talent składa się wiele elementów. To nie jest rzecz taka jakby właśnie prostolinijna, że to jest jakieś takie od 1 do 10 i sobie wybieramy 7 i ta osoba jest utalentowana 7 na 10. Może być też taka sytuacja, że ktoś jest na przykład bardzo zaciśnięty fizycznie, a jest bardzo muzykalny i ta muzykalność nie może wybrzmieć, my jej nie słyszymy, bo ona jest zakopana pod tym całym napięciem i zaciskiem. Taka sytuacja też może być. I teraz pytanie, czy, to jest oczywiście też moim obowiązkiem, rozpoznać to, że ktoś ma talent, jest muzykalny, ale jest bardzo zablokowany. Zaproponować I teraz mu znowu myślimy długoterminowo, co nie? Nie, że za tydzień zaśpiewa na konkursie, tylko, że na przykład jak popracujemy nad ciałem, nad głosem, to zobaczymy, co będzie za rok, co będzie za 2, co będzie za 5 lat. I tak kroczek po kroczku, cegiełka do cegiełki, powoli, powoli. Tu się nic szybko nie wydarzy. Super, dziękujemy. Kolejne pytanie. Jak ważny dla ciebie jest przekaz emocjonalny i interpretacja względem intonacji i innych aspektów techniki wokalnej? Pedrinho. No tak, to jest ciekawe też pytanie, bo to się bardzo łączy. Ja rozróżniam takie coś, kiedyś tego nie widziałem, ale też teraz to widzę u wokalistów. Kiedy ktoś gra emocje i robi śpiewanie jakimiś triczkami, sposobikami i tak dalej, i tak dalej, a ubiera to w jakieś takie różne, o tu jestem smutny, a tu coś tam, jak zrobię zmarszczoną twarz, to jestem smutny, interpretuję, czyli kiedy ktoś gra, że śpiewa, a kiedy ktoś rzeczywiście śpiewa i jakby jest emocją, o, tak bym to ujął, to jest bardzo fajne określenie, też tutaj pozdrawiam Marta Sekułę, bo to jej określenie, że ktoś jakby jest emocją, i głos za tym idzie, a nie gra coś, co mu się wydaje, że tą emocją jest. Mm-hmm. I to się da rozróżnić, kiedy ktoś na przykład cały ściśnięty po prostu gra, że jest smutny i że mu źle i w ogóle, że w tej piosence to opowiada o czymś tam, a tak naprawdę jest to jeden wielki zacisk i walka z własnym ciałem, żeby z tyłu głowy jest tak naprawdę, o, teraz ten wysoki dźwięk, o, teraz coś tam, a teraz w ogóle bardzo często jest tak, że wokaliści stojąc na scenie w ogóle nie myślą o tym, o czym śpiewają, tylko o tym, że zaraz będzie ta wysoka nuta, a zaraz będzie ten ozdobnik, a tu coś tam i tak dalej, czyli jakby jest maska na interpretację, nie? Jeżeli nie mamy swobodnego głosu. O, tak bym to ujął. Okej, okay, super. Adrian Lewandowski, wczoraj była 29. rocznica śmierci Freddiego Mercurego. Co sądzisz o barwie tego wokalisty? No to jest taki przykład Freddie Mercury, który ma miał wspaniały instrument i to jest coś, co mamy w genach. Technika nie jest rzeczą, która buduje, jakby to się da zrobić, da się tego nauczyć, ale genetycznie dostajemy w zestawie jakby jakieś tam
niepowtarzalne struny głosowe, w ogóle te wszystkie przestrzenie są niepowtarzalne i tak dalej, i tak dalej. Jak jest to gardło, jak jest ten trakt głosowy. Jednym z takich elementów są właśnie fałdy głosowe i tak dalej, i tak dalej. I to jest uwarunkowanie genetyczne, czyli on miał niesamowicie brzmiący instrument i do tego miał dużo swobody w swoim głosie, ekspresji, takiej w ogóle... Nie, to nie była osoba, to nie była osoba, która wychodzi na scenę i tak, przepraszam, ten, niesamowita ekspresja, piękny instrument i dosyć swobodny instrument, dosyć taki at his service, czy tak to ujmę, co nie? Czyli on sobie po prostu mógł się tym głosem bawić od góry do dołu i szczerze wątpię, żeby myślał o tym, że o Boże, teraz jest ta wysoka nuta i muszę coś zrobić, żeby jak to, czy wyjdzie, czy nie, co nie? Więc, a poza tym to jest właśnie osoba, która w jednej osobie mamy bardzo dużo tych wszystkich elementów na wysokim poziomie. Wrażliwy, emocjonalny, muzykalny, w ogóle wykształcony muzycznie, nie? Piękny instrument i świetna technika. No, technika jest tylko elementem całości, to jest dużo szersza układanka. Ale jakby jest ona istotna o tyle, że jeżeli ktoś ma te wszystkie elementy, jest muzykalny, słyszy, ma pomysły, kreatywny, wymyśla melodię, w ogóle nie wiadomo co, a ma zaciśnięty głos, to my nie usłyszymy. Te wszystkie inne elementy będą bardzo stłumione, dlatego że na drodze, że tak powiem, z serca, w cudzysłowie, na zewnątrz, to przez ten zaciśnięty tutaj wentylek niewiele wychodzi na zewnątrz, co ta osoba ma w sercu, że tak powiem, w środku, nie? O. Super. Michał, jak zacząć zawód wokalisty? Bardzo to jest ciekawe pytanie. No, ja powiem tak. I zakładając, że oczywiście ktoś ma predyspozycję i jakoś tam śpiewa, to trzeba po prostu, jak w każdym zawodzie, dłubać, próbować, działać, nie czekać w salce swojej czy w domu, śpiewając pięknie z sąsiadą, aż przyjdzie ktoś, jakiś akurat może sąsiad jest prezesem wytwórni i usłyszał z balkonu i zaproponuje występ czy kontrakt, tylko po prostu to jest jakby taki styl życia, że robię to, interesuje mnie to, próbuję to tu, to tam. I te wszystkie rzeczy, te wszystkie elementy się rozwijają, z biegiem czasu rosną. I no, zawód wokalisty, jak zacząć, to jest, mówi się, że zawodowym wokalistą właśnie jesteś wtedy, kiedy zaczynasz na tym zarabiać pieniądze. No to wiadomo, też pytanie, czy chcemy być zawodowym wokalistą, bo śpiewamy wesela do 5 rano, czy zawodowym wokalistą na przykład sesyjnym, albo takim, który na przykład śpiewa jakieś tam chórki i takie rzeczy, albo po prostu ma jakieś swoje projekty. To jest mnóstwo elementów, można robić swoje projekty, można u kogoś śpiewać i tak dalej. Także to jest... ja bym po prostu działał i to nigdy nie wiadomo, kiedy coś pyknie, że tak powiem. Tak. Szczerze wątpię, żeby którakolwiek gwiazda miała takie coś, że zaczęła śpiewać z intencją, że ja tutaj chcę zarabiać hajs i robić karierę. Raczej to jest tak, że ludzie robią muzykę i tak powinno być moim zdaniem, że robimy muzę i jesteśmy kreatywni i śpiewamy i mamy jakąś tam ekspresję, a tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy to pyknie. No weźmy takiego Shona Mendesa, on co nagrywał sobie covery na YouTubie z gitarką i ktoś tam go gdzieś tam zobaczył. No i poszło, ale to nigdy... A ile osób nagrywa covery na YouTubie? Mnóstwo, miliony. No, a nigdy nie wiadomo, kiedy to pyknie. Ed Sheeran, który baskował przecież... Ed Sheeran to baskował przecież chyba... On całe lata, nie? Spędził na rozwoju, na graniu, zanim stał się gwiazdą, nie? Tak, tak. On został tak zwaną gwiazdą znaną w takim późniejszym wieku niż wcześniejszym troszkę. Nie każdy ma tak jak Shawn Mendes, że ma lat tam 16 i go ktoś tam wychwyci z YouTube'a, czyli Justin Bieber miał 13 lat. Natomiast ja myślę, że po prostu jak to jest czyjaś pasja, to trzeba to po prostu robić. Nie oglądać się szczególnie na różne tam złote rady innych ludzi, którzy często będą nas ciągnąć w dół. O, z tego się nie da żyć, to się na pewno nie uda, to w ogóle nie ma chleba z muzyki, musisz mieć porządny zawód i tak dalej, i tak dalej.
Bo nigdy nie wiadomo. No, każdy jest kowalem własnego losu. Jak sobie postawimy takie ograniczenie w głowie, że to jest jakieś tam niedostępne i w ogóle gdzieś daleko ode mnie, niemożliwe do wykonania, to raczej tak będzie, bo to powoduje automatycznie za taką myślą decyzję, że okej, to wycofuję się z podejmowania decyzji w tym kierunku. Tak. Bo po co działać w kierunku, który jest nieopłacalny i nieosiągalny? To jest, Tak. dużo rzeczy jest w głowie. Bardzo. Co mamy dalej? Aha, Mikołaj Stachowiak. Jak to jest pracować w chórkach, tak zwanych background vocal? Super. Bardzo to jest fajne. Bardzo, ja zawsze lubiłem w ogóle śpiewanie w harmonii. Przez wiele lat byłem w chórze gospel, właśnie w Sienna Gospel Choir i ciągle jeszcze śpiewam na tam jakichś różnych okazjach, jak się udaje, po prostu też czas pozwoli i tak dalej, i tak dalej. Zawsze lubiłem śpiewanie na głosy w harmonii i śpiewanie w chórkach jest po prostu jakby takim następnym, troszeczkę bardziej odpowiedzialnym, cięższym levelem, dlatego że jak się śpiewa w dużej grupie, w dużym chórze, no to tam koleżanka też śpiewa ten głos i pięć innych osób śpiewa mój głos, więc jakoś to się tam małe niedociągnięcia zawsze się przemyci. A śpiewanie w chórkach takich typu, że są dwie czy trzy osoby, no to odpowiadasz sam za swój głos. To się musi kleić też z tymi osobami, z którymi się śpiewa i z wokalistą, z którym się śpiewa. Więc dużo, to jest dla mnie na przykład ciągle rzecz, której ja się też się uczę. W ogóle tych wszystkich rzeczy sam się uczę. Ciągle jestem też sam na ścieżce rozwoju. To nie, absolutnie. I mam nadzieję, że zawsze będę. Ale na przykład chórki to jest dla mnie rzecz raczej perspektywa taka, że solo, takie śpiewanie chórków, że mam, ja jestem w tenorze, koleżanka jest w alcie, a koleżanka w sopranie na przykład. To jest kwestia ostatnich tam 3 czy 4 lat, więc ja się ciągle też tego uczę i staram się być uważny i zdobywać to doświadczenie, ale bardzo fajna rzecz. Kiedy będziesz w kolejnym Pentatonix? No tak, no nie wiadomo. Nie, no nie wiadomo, różne tam mogą się rzeczy zdarzyć. Ja generalnie patrzę bardzo pozytywnie na taką perspektywę przyszłości wokalną, moją. W sensie takim, mam takie poczucie, że po prostu pewne rzeczy się na pewno skończą za jakiś czas, a inne rzeczy się zaczną, no i that's just the way it is. I tyle. Zupełnie czym innym jest też śpiewanie na scenie, a czym innym jest śpiewanie chórków w studio. Kompletnie, to jest kompletnie co innego. Innymi prawami się w ogóle rządzi śpiewanie w chórkach, a śpiewanie, bycie na lidzie. Jak jesteś lead wokalem, to po prostu wszystkie reflektory, wszystkie oczy i uszy są przede wszystkim na tobie, a te chórki są tam fajnym takim dobarwieniem, dodatkiem. Natomiast cała ekspresja, odpowiedzialność jest bardziej na tym głównym wokaliście, który stoi na scenie, bo to jego przyszli słuchać ludzie, jego piosenek, jego historii, jego ekspresji, a te wokale z tyłu są jakby, no tak jak się mówi, że to są wokale wspierające, background vocals, backing vocals i tak dalej, ale innymi prawami się to troszkę rządzi, no. No, na Instagramie u Adama znajdziecie pewnie od nas ze studia, a jak nagrywaliśmy, to tam organy tych głosów przecież było ojejku, jejku. O, to wyślij mi, bo to było na Instastory, to zniknęło, a może ja to mam jeszcze gdzieś, ale jak tak, jak będzie tam coś wypuszczać, to jest fajne, no ja lubię, bardzo, bardzo fajna rzecz. Jan Smoliński pyta, dlaczego we wstępie rozróżniacie muzyków i wokalistów? Dlatego, że żeby być muzykiem, no to trzeba mieć taki cały tam warsztat, nazwijmy to. Warsztat i zazwyczaj też jakąś tam wiedzę teoretyczną i tak dalej, i tak dalej. A chociaż to też zależy od, to jest ciekawe, bo to zależy od kraju. Zaraz opowiem śmieszną historię na ten temat. A wokaliści bardzo często są, jakby powiedziałbym tak, że są wokaliści, którzy są muzykami, ale nie każdy wokalista jest muzykiem. To nie to, że ktoś stwierdził wczoraj, że będzie śpiewał od dzisiaj i śpiewa w miarę tam, wszystko się zgadza i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze nie powoduje, że jest muzykiem, bo to jest jednak, bo by, na przykład bycie wokalistą coverowym jest odtwórcze, nie? Że ktoś wymyślił melodię, a to po prostu sprawnie śpiewam. Czy to
powoduje, że jestem muzykiem. Jeżeli jestem, mam swoje podejście do frazy, potrafię to jakoś tam poimprowizować i tak dalej, to można powiedzieć, że mam takie umiejętności, które gdzieś tam bardziej dla takich muzykalnych osób są charakterystyczne. No ale tak, no generalnie nie każdy wokalista jest muzykiem, ale są wokaliści, którzy są muzykami. O. I nie każdy muzyk jest wokalistą. O, nie każdy muzyk to jest szczególnie. Wokalistą, tak. Tak, no. Kordian, co według Pana trzeba mieć, by zaistnieć na rynku międzynarodowym? Czy wokaliści z Polski mają na to szansę? Czy jednak nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć? Chyba to chodziło. Dobrze. Kolejne pytanie, to może zacznijmy od tego, tak. O tych wokalistach międzynarodowych. Tak. Słuchajcie, no to jest tak. Ludzi bardzo utalentowanych jest multum na świecie. Multum. Świetnych wokalistów, świetnych wokalistek. I po pierwsze, w ogóle musi być jakiś tam talent, możliwości. Też trzeba się na pewno znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Trzeba mieć też taki mindset, że w ogóle chce w to iść w taki sposób. Przecież nikt nikogo nie zmusi, żeby tam cisnąć, być na tym lead wokalu i tak dalej. Można pięknie śpiewać na przykład w kościele, z wokalistów czarnoskórych, którzy są totalnie niesamowitymi wokalistami i bardzo jest im dobrze z tym, że sobie w tym kościele śpiewają na nabożeństwie w niedzielę i tyle. I to jest na całym świecie takich wokalistów mnóstwo. Jak obejrzymy amerykańskiego Voice'a, to tam po prostu jeden lepszy od drugiego. Nie każdy ma taki mindset, żeby robić taką karierę i ochotę i chęć. Nie każdy ma predyspozycję, a u nas, jeżeli o to chodzi, myślę, że jest teraz kilka takich osób. Ja osobiście kibicuję, czy na przykład Vicky Gabor, czy Roxanie Węgiel, bo to są osoby bardzo utalentowane, mają przed sobą wiele lat działania i no i tam jest po prostu potencjał, który powiedzieliśmy, że jest czymś więcej niż na taki nasz lokalny rynek. Ale to jest wiele elementów. Na przykład weźmy na przykład taką Wiki, która poza tym, że jest niezwykle muzykalna, świetnie śpiewa, to choćby to, że przez wiele lat mieszkała w Londynie i angielski ma po prostu super. To nie jest osoba, która pojedzie za granicę i będzie mówić, że good morning, how are you? I I would like to record a song, tylko ona po prostu mówi w ogóle jak osoba z zagranicy, jak osoba właśnie z Londynu czy z Nowego Jorku, bez żadnego problemu gramatycznego, słownego, z dobrym akcentem. To są takie też elementy, które są gdzieś tam istotne. Ale poruszyłeś też dosyć ważną rzecz, na którą niewielu ludzi zwraca uwagę, właśnie barierę językową, tak? Bo bardzo często się zdarzają ludzie, którzy śpiewają czy nawet nagrywają piosenki po angielsku, które z angielskim nie mają wiele wspólnego. Tak, jakby to jest bardzo istotny element, że jakie są w ogóle korzenie naszej muzyki. Nie każdy wokalista, nawet jeżeli będzie bardzo pracowity i dobry, ma na przykład, że po prostu słychać, że to jest po prostu jakiś taki zachodni flow soulowy czy funkowy. Wiele wokalistów będzie do tego dążyło, będzie tego próbowało, będzie to koliło jakoś tam, natomiast nie każdy wokalista ma to we krwi, nie? Że jest coś takiego, że słuchasz jakiejś wokalistki i mówisz, nie no, skąd ona się wzięła, no świat to jest w ogóle, jak ona brzmi, jak ona frazuje, słychać, że ma ten taki pierwiastek czegoś takiego, co nazwalibyśmy talentem na skalę międzynarodową, czyli, a talent na skalę międzynarodową to jest raczej osoba, która ma jakieś takie flow soulowo, R&B, funkowe, co nie? Żeby taki no nie fajny polskie, pop robić nie, i tak dalej, tak. Nie? Że raczej słowiańska osoba może mieć niezwykły, piękny głos, ale ktoś, kto śpiewa, ma taką jakby frazowanie bardziej słowiańskie, takie folkowe, no to też raczej w popie nie zrobi kariery, a może w jakiejś tam alternatywie gdzieś tam, no też jest taka możliwość, ale rzeczywiście to jest co innego, kiedy ktoś wyssał piękny angielski z mlekiem matki, a co innego, kiedy ktoś się uczy, jak tu brzmieć po angielsku dobrze. Nie? To jednak już to jest uczone, a nie jakby, wiesz, wyssane z mlekiem matki. Grzesiu,
Zapraszam do pytania. Pyta, czy są według Pana tacy wokaliści, którzy Pana zdaniem nie powinni zaistnieć na rynku muzycznym ze względu na ogromne braki? Być może zaistniają szanse tym, którzy są chronionym. No słuchajcie, powiem tak. Oczywiście są tacy wokaliści, którzy w ogóle w czasach muzyki rozrywkowej, w czasach MTV, że ludzie, którzy śpiewają słabo, robią karierę i ta kariera jest oparta na czymś kompletnie innym niż na talencie wokalnym. Tak. Ale kto im zabroni? No wiesz, nie. Może ktoś miał takie parcie, właśnie takie, tak próbował, tak działał, a może na przykład nie ma świetnego talentu wokalnego, ale na przykład robi świetne kompozycje. To jest tak ciężkie do określenia, czy ktoś jest wystarczająco dobry, że zasługuje na to, żeby robić karierę, którą robi, która mu się przydarzyła. Może być tak właśnie, że ktoś śpiewa raczej cienko, ale właśnie mówię, ma świetne kompozycje, takie, że po prostu, nie no, wszyscy tego chcą słuchać, hity, co nie? Więc talent stricte ten wokalny jest mały, ale inny talent jest na bardzo wysokim poziomie. I to nie coś jest tylko tak. Tak, kiedyś tak było, za czasów klasyki, dawno temu, czy takiego dobrego musicalu, że osoba musiała dobrze śpiewać, żeby zrobić karierę w operze, czy na scenie broadwayowej. Tam są sztosowe wokale, bardzo, bardzo fajne, bardzo sprawne. Natomiast teraz w czasach MTV można zrobić karierę, pokazując na przykład więcej ciała niż mniej i robiąc jakieś tam mniej, bardziej głupie rzeczy na Instagramie czy TikToku. I no jak ktoś robi taką karierę, no ja tego nie oceniam, ale takie są czasy po prostu. No. Pedrinho ma pytanie, które szczególnie mnie interesuje. Co sądzisz o fenomenie Billie Eilish? No, życzę bardzo dobrze. Niech jej się powodzi bardzo fajnie. Natomiast ona jest takim typem, bardzo są w ogóle tak, ciekawe są te produkcje, ciekawe jest to, co robi, to jest coś takiego gdzieś tam oryginalnego na pewno, nie można ukrywać. I bardzo duża jest to inspiracja dla wielu osób, bardzo dużo osób w ogóle dzisiaj chce, młodych wokalistów, niemalże być tą Billie Eilish, brzmieć jak Billie Eilish, po prostu być tą taką smutną, depresyjną dziewczyną z dziwnymi włosami, która po prostu tam śpiewa w tych tam, że tak powiem, takich ciemnych klimatach różnych. Natomiast wokalnie, dla mnie tak produkcyjnie to jest ciekawe, ale wokalnie to jest troszeczkę wymyślone. Myślę, że jej taki prawdziwy, autentyczny głos jest troszeczkę inny. No ale to są takie czasy właśnie teraz, że nakładamy pewną ciekawą maseczkę, ciekawy filtr, nie? I coś tam nagle nam pyknie, że to działa i że to jest spoko. I tyle. Kochani, jak sobie radzić ze stresem na scenie? Trzeba ja dużo występować. A to nie o tym myślałem. A o czym? Nie, znaczy tak, ja powiem tak. Jak sobie radzić ze stresem na scenie? Stres na scenie jest wtedy, kiedy nie jesteś pewien swoich umiejętności i nie masz poczucia, że jesteś gotowy i przygotowany. Wtedy jest stres na scenie. I im bardziej jesteś świadomy swojego instrumentu, tego, gdzie są twoje granice i również takie rzeczy typu, czy śpiewam za trudną piosenkę, która mnie przekracza i po prostu ze spiętym tyłkiem mam nadzieję na to, że jakoś się uda, czy szanuję moment, w którym jestem, etap, na którym jestem i biorę taką piosenkę, którą jestem w stanie udźwignąć, a nie taką, która mnie po prostu kosztuje palpitację serca, bo jest wszystko tak trudne, że przekracza mnie po prostu. No i do tego, im więcej tego warsztatu, tej świadomości, czucia i tak dalej, do tego jednak na tej scenie trzeba troszkę postać, żeby się nie stresować. Chociaż są osoby młode, które w ogóle nie są tym zestresowane i bardziej to traktują jako zabawę. No, moi drodzy, powoli dochodzimy do godziny 20, Grzesiu. 21, mój drogi. 21, przepraszam. 20:50. Ale w takim tempie. Zawsze jest ten sam problem. Mnóstwo pytań. Tak, zawsze jest ten sam problem. Ja tu przypomnę, że gdybyście, oczywiście teraz będziemy zadać to pytanie każdemu gościowi i to nie na antenie, żeby nie czuł się do tego zmuszony.
ale być może będziemy widywać naszych gości częściej na VIP roomie, zobaczymy jak to się rozwinie, natomiast te pytania, na które nie znaleźliście, nie było czasu na to, żeby na nie odpowiedzieć, to do tej pory, Adamie, tak robiliśmy, przynajmniej te ostatnie parę programów, że dogrywkę zrobiliśmy. Że po prostu gość dogrywał siebie sam na te pytania, my je zbierzemy dla ciebie i potem na YouTubie możemy to postawić, jeżeli zechcesz to zrobić, oczywiście musu nie ma. Natomiast jeżeli byście chcieli jednak zadać, gdyby nasz gość się zgodził być z nami we wtorek, to oczywiście na VIP roomie możecie być dzięki wsparciu naszego kanału na Patronite. To co, Grzesiu, kończymy? A czy to pytanie mogę odpowiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. No dawaj. Jedno tutaj. Często powtarzasz o tym zaciśniętym głosie. Czy to odzwierciedla w dzisiejszych czasach i spotykasz tak dużo wokalistów? To jest w ogóle problem dzisiejszych czasów, że żyjemy w czasach zaciśniętych gardeł, zaciśniętych żuchw, zaciśniętych, spiętych ludzi. I to jest problem. Bo nie chodzi o to, że jak ktoś pięknie ma swobodny głos, jak mówi, a jak śpiewa, to nagle wszystko jest zaciśnięte. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli ktoś ma zaciśnięty głos mówiony, to mniej bardziej będzie mieć zaciśnięty głos śpiewając. Więc to jest taki problem, że jest dużo ludzi, którzy mają pewne jakieś tam emocjonalne rzeczy, problemy, traumy nieprzepracowane i to się objawia między innymi w tym, że te gardła i te głosy są pozaciskane. No i tak, takie czasy, ale po prostu każdy musi sobie nad tym pracować. Generalnie dla mnie, tak ogólnie już konkludując, jak patrzę też na swoją drogę i wielu ludzi, z którymi miałem okazję pracować, to chodzi o dużo więcej niż śpiewanie. Po co my w ogóle wychodzimy na scenę, czy to jest dla akceptacji, dla tego, żeby ktoś nas w końcu docenił. Czego my szukamy na tej scenie, w tym śpiewaniu? Czy chcemy w końcu może wypowiedzieć jakieś słowa i treści, bo nigdy nam nie było dane się wypowiedzieć. Zawsze było dzieci ryby głosu nie mają. Tak. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dużo więcej. To jest praca i z psychiką, i z ciałem. To nie jest tylko ładne wydobywanie dźwięku. Jakby w całym tym takim treningu głosu, nazwijmy to, chodzi o dużo więcej niż samo ładne śpiewanie, chodzi o taką swobodę ekspresji, uwolnienie głosu, że nie tylko mogę śpiewać i mieć swoje zdanie na scenie, ale też mogę mówić i mieć swoje zdanie, mieć swobodę ekspresji. To jest bardziej takie szerokie, więcej niż śpiewanie absolutnie. Kochani, zadaliście bardzo dużą ilość mądrych pytań, nie na wszystkie znowu zdążyliśmy odpowiedzieć, natomiast ostatnie pytanie zawsze programie już od jakiegoś czasu zawsze należy do Chrisa. Proszę. I zawsze jest to samo. Moi drodzy, zakończę to spotkanie pytaniem, które dotyczy czegoś, o czym nie wspomnieliśmy, ale co możecie znaleźć na naszej stronie na setkę.pl. Nazywa się to dekalogiem producenta i od razu powiem, że absolutnie nie jest to przeznaczone dla ludzi, którzy już coś wiedzą. Jest między innymi, ale też dla absolutnie tych, którzy jeszcze są na początku tej drogi. Jest to pewne narzędzie, które stworzyliśmy też dla siebie, po to, żeby wspierać nas, was w procesie tworzenia różnych muzycznych projektów. I moje pytanie, Adamie, jest takie, nie wiem, czy miałeś okazję zerknąć na ten materiał. Tak. Jest dość krótki PDF i pół godziny wideo jest do tego dołączone. I co w ogóle myślisz o tym? Bo my z Grzesiem, naszą misją w tym programie jest tak naprawdę wspieranie naszych przyjaciół w muzyce, w tym, żeby tworzyli coraz ładniejsze piosenki też pod kątem właśnie tym produkcyjnym, w którym jeszcze wiele pozostaje do zrobienia. Tutaj ten, to jest tak, ważny temat i on się zaczyna troszeczkę wcześniej w edukacji muzycznej, moim zdaniem. To znaczy, w ogóle w naszej edukacji muzycznej brakuje czegoś takiego, że my sobie muzykujemy, improwizujemy, bawimy się, jesteśmy kreatywni, wymyślamy melodie, robimy różne rzeczy. Tego w ogóle bardzo brakuje. Większość ludzi, istotą ich pracy z głosem i rozwoju wokalnego jest to, że ćwiczą covery. Mało kto komponuje
ma podstawy pianina. Zachęcam wszystkich wokalistów, również młodych, żeby te podstawy jak najszybciej łapali, żeby komponowali, żeby muzykowali, żeby się bawili po prostu dźwiękiem, muzyką itd., itd. Bo własne kompozycje to jest bardzo ciekawa rzecz i rzeczywiście już, a już w ogóle wchodząc w pisanie, bo to, że sobie zrobimy przy pianinku jakąś tą kompozycję szkic, to jedno, ale ludzie bardzo często w ogóle nie mają pojęcia, co z tym zrobić dalej, jak to się w ogóle, jak to ruszyć w ogóle, jak to ugryźć. Wiele osób ma ten problem w ogóle, jak to w ogóle wyprodukować, do kogo, kto to robi, w jakiej kolejności. To już jest w ogóle bardzo często czarna magia, więc taka rzecz jest spoko, że jest jakiś porządek, jest jakiś taki skrypt, że wymyślamy swoją kompozycję, mamy jakiś szkic melodii, tekstu, harmonii, idziemy do producenta, który to może nam pomóc rozwinąć, pomóc nam skorygować, na przykład zreharmonizować ciekawie jakieś rzeczy, w ogóle jaki to ma mieć klimat ten utwór. Zazwyczaj pewnie wokaliści, jak kładą pierwsze akordy i komponują numery, to wszystko jest balladą. Nie? A potem się okazuje, że gdzieś tam można jakiś trochę beat zmienić, trochę zmienić frazowanie, może tempo i tak dalej i fajne klimaty się mogą pojawić. Także bardzo przydatna rzecz, a pierwszą rzeczą jest to, żeby się umuzykalniać, być kreatywnym, tworzyć, komponować, a potem pójść do mądrej osoby, która się na tym zna i która potrafi to ubrać w profesjonalną produkcję muzyczną. Bo to najlepszy wokalista bez dobrej produkcji muzycznej. Bardzo często widzę naprawdę fajnych wokalistów, których gdzieś tam znam, którzy gdzieś tam chyba nie do końca dobrze trafili producencko-produkcyjnie i bardzo dobrzy wokaliści wydają takie mizerne rzeczy i to muzycznie jest słabe i to teksty są jakieś takie nie wiadomo po co i na co, nie wiadomo po co coś takiego robić, a wokal jest świetny, więc dobra piosenka, dobrze wyprodukowana jest tak samo ważna, jak rozwój naszego głosu i talentu. Można mieć świetny głos, słabą piosenkę i nic z tego nie wynika. A można mieć średni głos i świetną piosenkę i coś tam pyknie, to nie? Tak, tak, no. Oj, tak. Rusia Krasowska napisała, ja pisałem piosenki o dinozaurach, jak miałam 6 lat. Bardzo dobrze. Ja byłem fanem dinozaurów zawsze od małego. Ostatnio oglądałem dokument Walking with Dinosaurs, czy coś takiego. Podróże z dinozaurami, chyba to się po polsku nazywało. Bardzo ciekawe, polecam. Bardzo, Adamie, Ci dziękujemy, Grzesiu, dzięki. I Wam za obecność, i za słuchanie, i za Wasze pytania. Oczywiście zapraszamy do zadawania tych pytań i tutaj pod filmem, już po zakończeniu, bo my te wszystkie pytania czytamy. O, chyba się Chris zawiesił. O, troszeczkę tyle. Chyba tak. Odcinek, to się musi w końcu wydarzyć. No tak. Zadawajcie pytania. Odwiedzajcie nasz profil na Facebooku, odwiedzajcie profil Adama, bo tam też jest dużo ciekawych rzeczy i na Facebooku, i na Instagramie. Jak wiem, bo bywam. W związku z tym, kochani, widzimy się za tydzień w środę, a pewnie wcześniej w VIP roomie, jeśli tylko postanowicie do niego dołączyć. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Adam, dziękuję. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, miłego wieczoru, no i dobrego życia. Pa! Pa! Zawsze.